Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy złoty komputer dla Lorda Kruszwila. Obudowa, która będzie zmieniana, to Silentium PC Armis AR7. Link macie w opisie i dziękuję dla firmy Silentium PC za udostępnienie nam obudowy do tuningu. Zadanie nie będzie proste, ponieważ musimy zrobić naprawdę prestiżową obudowę, wykorzystać logotypy Lorda Kruszwila na tej obudowie, tak żeby była jak najbardziej spersonalizowana dla niego. Zapraszam Was do oglądania. W pierwszej kolejności, zanim będziemy ją zmieniali na kolor złoty z delikatnymi, srebrnymi dodatkami, musimy rozebrać ją maksymalnie na części pierwsze, jak tylko się da. Jak widzicie, nie ściągałem jeszcze folii ze szkła hartowanego, po prostu szkoda by było, żeby coś tam się stało z tym szkłem, a później łatwiej będzie mi nanieść na nią logo. Wszystkie podzespoły typu wiatraki musimy odkręcić, tak samo musimy pozbyć się LEDów. Wszystko co możemy rozkręcamy na części pierwsze, układamy i szykujemy do zmiany koloru. Najpierw ostrożnie usuniemy wentylator, który jest wentylatorem RGB. Obudowa jest naprawdę duża. Zazwyczaj demontaż przodu wyglądał tak. I w sumie tutaj jest to samo. Odkręcamy teraz przedni panel. Reszty może nie będę rozpinał, tylko po prostu wyciągnę, bo później będę miał problem z podłączeniem kabli. A, właśnie, jak jesteś tu pierwszy raz, pamiętaj o tym, żeby zostawić subskrypcję. Dlatego, bo takich odcinków będzie o wiele więcej. Like, komentarz i dzwonek. Bardzo mile widziany. Dzięki, a ja kręcę dalej. A wy, jak nie widzieliście innych odcinków z obudowami, jakie tuningowałem, zamieniałem na całkowicie inne komputery, no to sprawdzajcie, wszystko macie w link w opisie. Jeszcze tutaj. Po tej stronie śrubek wiele, odkręcić mogę. Moi drodzy, takim oto sposobem rozłożyliśmy wszystko na części pierwsze. Najpierw zajmiemy się frontem, ponieważ tam będziemy musieli umieścić pierwsze logo Lorda Kruszwila. Musimy zdemontować te siateczki, więc musimy wszystko poodginać. Okej, jedna jest. W pierwszej kolejności zmatujmy sobie delikatnie ten plastik, czy to jest plastik, czy metal, musimy zmatowić. Ten element musimy delikatnie, ponieważ ma bardzo fajną teksturę, więc tylko delikatnie. Następnie delikatnie przemywamy cały element, tak żeby go odpuścić, żeby mieć też pewność, że ta farba będzie się dobrze trzymała. Teraz przygotujmy stanowisko do pomalowania. W sumie ręce tak już ubrudziłem, ale mam białe rękawiczki, to dlaczego by ich nie użyć? Wystarczy. Delikatnie matujemy. Czas na złoto. Jak widzicie, jesteśmy już po pierwszych warstwach. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Przy kolejnych przyłożę się jeszcze bardziej i to złoto pięknie pokryje nam całą obudowę. Obudowa wstępnie poszła w złoto, teraz przechodzimy do przerabiania elementów mniejszych, tych, których tutaj widzicie już przygotowanych. Ten element w obudowie jest bardzo ważny, więc jego też musimy bardzo ładnie przerobić na złoty, tak aby nie było widać żadnych niedoskonałości, ponieważ jest bardzo duża powierzchnia i trzeba zrobić ją bardzo ładnie. Wszystkie elementy powoli dochodzą do siebie. Teraz jest czas, aby umieścić logo, złote logo Lord Kruszwil na szkle hartowanym. A więc tak, specjalnie nie ściągałem folii wcześniej, żeby się tutaj nic nie zakurzyło. I teraz tak, przymierzamy logo. Najpierw zabezpieczymy sobie naklejkę przed poruszeniem. Teraz delikatnie odklejamy najpierw w dół. Okej, na razie abyśmy złapali z jednej strony. Okej, tą folię możemy już ściągnąć. Jak widzimy, daje nam się tutaj delikatnie odkleja. I teraz ściągamy dookoła to, co przyklejaliśmy. Niestety, taka jest właśnie procedura tego. Będzie się bardzo ładnie prezentowało z komputerem, który już za niedługo będziemy składać. Dzień drugi. Musiałem poczekać, aż wszystkie elementy dobrze wyschną. I teraz dopiero mogę je składać.
Myślałem, że pójdzie to szybciej, ale niestety nie, trzeba zrobić to dokładnie. Jak widzicie, zmienił się wystrój, jestem u siebie w biurze. Teraz na wykończenie musimy przykleić logo na front obudowy. Prawidłowo powinniśmy to zrobić poprzez folię transportową. To złoto niestety jest bardzo delikatne, dlatego każdy klej może go uszkodzić. Dlatego będę starał się zrobić to precyzyjnie bez folii transportowej. Okej, tak ogólnie naklejek się nie powinno naklejać. Nie było łatwo, ale chyba się udało. Przykleiliśmy ostatnie srebrne, tym razem logo. Składam ją w jedną całość, wsadzam parę podzespołów, żeby zaświeciła i prezentuję ją dla Was. Złota obudowa dla Lorda Kruszwila skończona. Tak właśnie się prezentuje. Kilka dni naprawdę ciężkiej pracy, ale widzicie efekt. Jeżeli Wam się podoba, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz. Dla kogo następnego moglibyśmy zrobić właśnie taką obudowę? No wiadomo, nie taką samą, ale z dedykacją dla jakiego twórcy. Wpisujcie to w komentarzu. Pamiętajcie o dzwoneczku, żebyście nie stracili żadnego odcinka i oczywiście o subskrypcji. Łapka w górę też mile widziana. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na następne odcinki. Na razie, trzymajcie się, cześć!